Hej, hej, moi drodzy styliści! Ponownie jesteście u mnie na kanale i ja ponownie pokażę Wam jakiś ciekawy odcinek. Dzisiaj będziecie mogli zobaczyć, jak wykonać paznokcie, które są mega ultra naturalne. To znaczy, te paznokcie, które nauczę Was dzisiaj tworzyć, to są paznokcie, które zrobimy na systemie hybrydowym. I są to paznokcie, które ja mówię, że to są takie paznokcie niewidki. Dlaczego? Dlatego, że to są paznokcie dedykowane dla wszystkich tych kobiet, które mają taką pracę, w której nie mogą sobie pozwolić na bardzo widoczne paznokcie. Mnóstwo klientek przychodzi do salonów i bardzo często biorą już na początek taką uwagę, dają nam, że nie mogą mieć paznokci w pracy, ale chciałyby, żeby te paznokcie wyglądały wciąż naturalnie i były zadbane. Czy można je w jakiś sposób wzmocnić, bo często nawet ich praca powoduje, że paznokcie się szybciej niszczą, tak, rozdwajają, są miękkie, pękają. Co prawda takie osoby z reguły nie zapuszczają dłuższych paznokci, one zawsze proszą maksymalnie skróć mi do opuszka i rzeczywiście tak jest. To oczywiście daje rzeczywiście taki wygląd całkowicie czystych paznokci, paznokci, na których nic nie ma. Natomiast tutaj problem bardzo często jest właśnie z odcieniem, z kolorem tych paznokci. Ja wykonałam takie paznokcie na sobie i takie paznokcie właśnie będę pokazywać na nagraniu, jak zrobić takie paznokcie, które wyglądają tak, jakby ich nie było, prawda? Teraz jak spojrzycie na moją płytkę paznokci, to tak naprawdę nikt nie jest w stanie zorientować się, czy one są czymkolwiek wzmocnione. To są bardzo naturalne paznokcie i to są paznokcie, na które mogą sobie pozwolić takie osoby, które mają pracę na przykład w gastronomii, na przykład w szpitalu, tak? Bardzo często przychodzą do nas pielęgniarki, które nie mogą mieć zrobionych paznokci. Chociaż to już się zmienia, bo coraz więcej jest takich osób, które pracują w szpitalach, a mimo wszystko robią sobie kolorowe paznokcie, ale są pewne zasady, których trzeba przestrzegać i niektórzy po prostu w pracy nie mogą. Nie mogą pozwolić sobie na stylizację paznokci, ale to nie znaczy, że nasi klienci nie mogą zadbać o tą płytkę. Nie mogą zrobić wszystkiego, żeby ta płytka była mocna, żeby ona nie niszczyła się, bo moim takim mottem, jeśli chodzi o pracę zawodową i takim hasłem, które zawsze przyświeca mi w pracy, czy kiedy pracowałam w salonie, czy kiedy teraz uczę kursantów tego, jak zrobić dobrze paznokcie, to podstawową taką zasadą jest to, żeby nie zmieniać kondycji paznokcia na gorszą, żeby nie niszczyć naturalnych paznokci, a pomagać im utrzymać dobrą kondycję, dbać o ich zdrowie, żeby te paznokcie były mocne, tak? Żeby one były elastyczne, żeby one były bardzo zdrowe. I teraz ja dedykuję w systemie hybrydowym taką linię Natural Look. Tak nazywa się linia lakierów hybrydowych, a w zasadzie baz hybrydowych, które wykorzystujemy właśnie do tworzenia takich paznokci, które mają być idealnie naturalne. Tak, żeby nie było widać, że w ogóle coś na nich jest, tak? Że są czymkolwiek wzmocnione. One muszą wyglądać po prostu jak naturalna płytka. I taka uwaga właśnie do tego filmiku, że z reguły
takie najbardziej naturalnie wyglądające paznokcie powinny być jednak krótkie, tak? Takie, które są bezpieczne też pod nimi, się nic nie gromadzi, żadne powiedzmy, no można powiedzieć brud, ale tutaj nie chodzi o brud, bo wiadomo, że każdy czyści paznokcia, tak? Natomiast chodzi tu o taki osad, który powstaje pod spodem paznokcia, prawda? My go staramy się często wyczyścić, ale mimo wszystko ta keratyna, która tam się odwarstwia, będzie tworzyła takie nieczystości. I to jest bardzo ważne właśnie w takich zawodach, które wymagają bardzo krótkich paznokci, na których nic nie ma. To właśnie jest główny powód, żeby po prostu nie gromadziły się pod nimi bakterie, wirusy, grzyby. To wszystko, czego my jesteśmy nosicielami na co dzień, ponieważ pod paznokciami mamy mnóstwo drobnoustrojów, tak? My sobie z tego nie zdajemy sprawy, ponieważ my nie widzimy tego. Nie widzimy tego gołym okiem. Ale tak jest, że pod paznokciami mogą znajdować się jakieś nieczystości nawet, więc których my nie zauważamy, więc przede wszystkim bardzo ważna uwaga do takich bardzo naturalnych paznokci, które rzeczywiście są takie, jakby nie było nic na paznokciach, to jest długość, tak? Po długości od razu będzie widać, tak, czy one są wzmocnione. Chociaż niekoniecznie, bo jeżeli prawidłowo zaaplikujemy system hybrydowy, to nie jest to aż tak widoczne. Jednak ja mówię tutaj o osobach, które przychodzą do salonu i zdecydowanie mają takie wytyczne, że na przykład praca zawodowa nie pozwala im nosić w ogóle paznokci, tak? One muszą być naturalne, więc my tylko hybrydą, czyli systemem hybrydowym do wzmacniania, jedynie wzmacniamy je, żeby one nie były w gorszej kondycji, tak? Żeby po prostu nawet dobrze się funkcjonowało takiej osobie, żeby paznokcie się nie wyginały, tak? Więc ta podstawowa funkcja to jest po prostu ich wzmocnienie, tak? I mamy zadbać o nie, żeby one były estetyczne, ale tutaj głównie skupiamy się po prostu na opracowaniu wałów okołopaznokciowych. I to pokazałam dokładnie na tym nagraniu, ponieważ jestem osobą, która stety bądź niestety posiada okropnie zarastające skórki, bardzo rogowaciający naskórek wokół wałów okołopaznokciowych i na moich palcach od razu widać, że są one takie bardzo problematyczne i trudne, jeśli chodzi o pielęgnację. A więc tutaj pokazałam Wam na tym nagraniu moje brzydkie skórzyce, które wycinam. Jesteście tego świadkami. Ale zobaczycie, że naprawdę bardzo dużo klientów ma takie trudne, problematyczne skórki, z którymi trzeba sobie poradzić, które trzeba dokładnie usunąć, żeby palce wyglądały dużo lepiej, żeby ta dłoń była estetyczna. I to jest podstawa, żeby ta druga osoba, która siedzi naprzeciwko nas, czyli nasza klientka bądź klient, żeby oni czuli się komfortowo z własnymi dłońmi, żeby czuli się zadbani, a tutaj w zasadzie nie chodzi nawet o sam taki wygląd, bo co mam na myśli, bo wiele kobiet po prostu traktuje manikir jako najważniejsza rzecz, to jest pomalowanie, prawda, żeby był kolor, żeby było widać, często jakieś świecidełka, tak, żeby było widać, że mam paznokcie, ale niekoniecznie. Tutaj kiedy przychodzą klienci do salonu, oni również oczekują wypielęgnowania, zadbania takiego prozdrowotnego o wygląd i kondycję naskórka, więc czasami to będziemy spotykać się, będziecie Wy spotykać się z klientami, którym absolutnie nie będzie zależało na kolorach, na ozdobach, więc mamy naprawdę różnych klientów, a najbardziej będzie im zależało na tym, żeby po prostu
zadbać o dłonie, zadbać o paznokcie i żeby kondycja tych opuszków, skórek, wałów okopaznokciowych była w formie, tak? Czyli żeby one były elastyczne, jędrne, mięciutkie, nie zrogowaciałe, twarde, zarośniętymi skórami na połowę płytki paznokcia, tak? Więc tutaj ta pielęgnacja jest bardzo ważna, żeby te naturalne paznokcie wyglądały po prostu czyściutko, schludnie, na zadbane. Natomiast pokażę na nagraniu właśnie, jak zachować ten naturalny wygląd, ale też wzmocnić kondycję i strukturę paznokcia, żeby one były twarde, żeby się nie wyginały, bo takie wyginające się paznokcie, takie, które są bardzo miękkie, i podczas pracy często one się łamią, też po pierwsze, że nie wyglądają dobrze, ale po drugie, one są dokuczliwe dla takiego klienta, ponieważ to jest na pewno bardzo denerwujące, jak co chwilę łamią Ci się paznokcie, wyginają, one często nawet bolą, kiedy się mocno wygną. Więc to jest taka po prostu pielęgnacja i chciałabym, żebyście się skupili dzisiaj na tym, żeby nauczyć się, jak zrobić paznokcie, które wyglądają tak, jakby nie miały nic na sobie, ale żeby były czyste, schludne, wypielęgnowane, delikatne, mięciutkie i miłe zarówno w dotyku, jak i wizualnie, tak? Czyli w naszym po prostu odczuciu takim estetycznym. Zapraszam na nagranie, obejrzyjcie filmik i możecie się zainspirować. Jak widzicie, tutaj moje paznokietki, bardzo zaniedbane. Ja już usunęłam frezarką nadmiar produktu, który już był odrośnięty. Bardzo mam brzydkie paznokcie. Troszeczkę traci tutaj nagranie ostrość. Już wszystko staram się Wam wyrównywać dłoń, żebyście widzieli z ostrością, co robię. Ja teraz, zobaczcie, podwadzam mój oskórek, który został odsunięty kopytkiem i chciałabym pokazać Wam przez to, jak dobrze ten oskórek został wyizolowany od płytki paznokcia. Ja podkładając teraz ostre narzędzie, tą część kopytka, którą nie odpycham, a czasami zdrapuję jakieś resztki materiału, aczkolwiek rzadko to robię, dlatego że używam frezów do usuwania resztek naskórka z paznokcia, ale tutaj chciałam Wam pokazać przede wszystkim to, w jaki sposób te skórki zostały odsunięte, one naprawdę zostały wyizolowane. To są frezy, którymi ja pracuję podczas manikir. Jeżeli ktoś oglądał mój kurs manikir na YouTube, to na pewno już widział, jak pracuję tymi frezami oraz nożyczki, którymi zawsze wycinam skórki. Tak, to jest moje ulubione narzędzie, to są nożyczki marki Stalex, bo akurat na takich teraz pracuję. I tutaj możecie zobaczyć już pracę frezem, płomykiem, usuwanie resztek skóry spod oskórka, ponieważ odsuwając oskórek z płytki paznokcia kopytkiem, nie zawsze usuniemy wszystko to, co jest na płytce paznokcia. Mówię tutaj o pozostałościach skóry. Jeżeli tego nie zrobimy, materiały mogą nam się nie trzymać, ponieważ te skórki, które jeszcze są przytwierdzone do paznokcia, będą niestety tworzyły taką barierę względem adhezji, czyli względem zespalania się produktu, wsiąkania produktu w płytkę paznokcia, zanim je utwardzimy. Więc tutaj możecie pojawić się z tym, że jeśli nie jest dokładnie przy skórkach oczyszczona ta przestrzeń z resztek oskórka, to niestety do paznokcia nie będą te produkty się dobrze trzymały.
Tu w zbliżeniu pokazuję dokładnie, w jaki sposób oczyszczam tym płomyczkiem. Ten płomyczek po prostu trzymam tak blisko paznokcia pod lekkim kątem, ponieważ on ma taki kształt, który dopasowuje mi się tutaj do płytki i dlatego jest ta przednia część tak zawężona w płomyczku, żebym ja mogła swobodnie wsunąć to narzędzie troszeczkę pod oskórek, prawda? I tutaj oczyścić całkowicie tą przestrzeń, czyli tą kieszeń, która nam powstała po całkowitym odsunięciu oskórka z paznokcia, ponieważ ten oskórek zazwyczaj zarastając, on zasklepia się z płytką paznokcia i takim pierwszym fundamentalnym zadaniem moim przy takich trudnych bardzo skórkach, pielęgnacji ich i wycięciu, to jest przede wszystkim ich odsunięcie i odłączenie ich od płytki paznokcia, czyli wyizolowanie, ja to tak nazywam. Wtedy pojawia nam się właśnie ta przestrzeń, która odkrywa nam tą część paznokcia, która wcześniej była niewidoczna. I teraz ja mogę ją dokładnie oczyścić, ale dzięki temu później też produkt będzie dosunięty jak najbliżej pod wały okołopaznokciowe. Więc tutaj jeśli chodzi o manikir, to będziecie mogli po prostu perfekcyjnie wykonać potem aplikowanie systemu hybrydowego. Więc tutaj takie oczyszczenie piękne tych wałów okołopaznokciowych z resztek skóry umożliwi Wam również bardzo bliskie podsunięcie produktu pod wały okołopaznokciowe. Tu już mam na niektórych paznokciach ładnie oczyszczony tą przestrzeń pomiędzy oskórkiem a paznokciem i tutaj już nie ma resztek skóry, tu już jest czysty paznokieć, który został przez płomyczek ładnie zmatowiony, więc możecie zobaczyć, jak to wygląda. Tam pojawiła mi się taka kieszonka i ona jeszcze dodatkowo odsłoniła nam się, ponieważ ten płomyczek troszeczkę podsunął do góry oskórek. Na drugiej ręce nie odsuwałam kopytkiem i teraz możecie zobaczyć, w jaki sposób ja wykonuję to. Cały czas troszeczkę mi tutaj traci ostrość to nagranie. Zaraz będzie widać troszeczkę lepiej. Uniosę do góry dłoń i możecie zobaczyć teraz, jak wsuwam kopytko, to widać, jak dokładnie został odsunięty oskórek, prawda, że kiedy ja to kopytko podsuwam pod oskórek, to aż unosi mi się praktycznie cały wał. To oczywiście nie boli. Ja to teraz robię na sobie i to nie jest żadna czynność, która może być, może to tylko wyglądać trochę, słuchajcie, drastycznie, ale naprawdę nie jest to nic złego. Ja po prostu unoszę do góry oskórek, który już tak on sobie po prostu wachluje jak taka falbanka luzem i odkrywa mi tą kieszeń, która jest nad lunulą, czyli nad obłączkiem półksiężycowatym, czyli naszą macierzą, która jest głęboko pod płytką paznokci umiejscowiona i która buduje nam tak naprawdę paznokcia, bo z niej rodzą się komórki keratyny. I to samo zrobię tutaj na tym paznokciu, czyli płomyczek, który będzie oczyszczał mi przestrzeń pomiędzy oskórkiem a naturalną płytką. Tak, ostrość jest niedobra w tym momencie, cały czas tracę ostrość na aparacie, chciałabym, żeby to było dobrze widać to, co robię. No i teraz możecie zobaczyć też, jak w tych zakolach, tak, dokładnie
oczyszczam. Tutaj musicie zawsze zwracać uwagę na to, że jednak wał okołopaznokciowy górny jest takim półkolem, więc my musimy nasze ruchy wszelkimi frezami właśnie w taki sposób wykonywać, jak półkole, prawda, żeby nie zranić delikatnej błonki, która znajduje się właśnie w tej kieszeni, ponieważ może zaistnieć taka sytuacja, że przez przypadek frezikiem po prostu nakierujemy bardziej na prosto i możemy w tych kącikach niestety przez przypadek zrobić zacięcie żywej tkanki i może dojść do krwawienia, czyli tutaj musimy być bardzo uważni właśnie w tych kącikach, aby dokładnie pokierować frezę dookoła. Tak, czyli takim ruchem półokrężnym, jak słoneczko na horyzoncie, tak, w górę i w dół po takim półkolu. I wtedy wiemy, że bezpieczne są te miejsca przed zacięciem. Szczoteczką oczyszczę, żeby pokazać Wam dokładnie. Tu już widać, jak oczyszczone są właśnie te przestrzenie pomiędzy. Dokładnie będzie widać tutaj, że ta skóra, która była, resztki skóry są wyczyszczone frezem. I zaczynam piłowanie. Piłuję sobie wolny brzeg, maksymalnie skracam wolny brzeg, czyli piłuję na tyle, ile mi daje łożysko, czyli po prostu do opuszka dosłownie, czyli do tej różowej części, jak łożysko się kończy, to tak maksymalnie ja skrócę te paznokcie, to będą takie naprawdę kruciaczki. Piłuję tak pod delikatnym kątem, żeby to było naturalne, ale naprawdę ten kąt nie jest zbyt duży. Ja akurat sobie zrobię na tych paznokciach kształt kwadrat. Zawsze zostawiam raczej ostre te kanty, natomiast klientom oczywiście trzeba dostosować ten kształt do ich gustu, no i tego, co jest dla nich wygodne, prawda? Bo dla niektórych osób będzie dużo wygodniejszy owal, który będzie miał zaokrąglone boki, a inni lepiej czują się w kwadracie. Także tutaj, jeśli chodzi o kształt, to można po prostu dopasować ten kształt do tego, co woli nasz klient, prawda? Albo po prostu to, co pasuje. Jeśli jest mu obojętny kształt, to, co pasuje do jego płytki, to z reguły stylistka powinna dostosować kształt do wizualnego wyglądu. Ale jeśli my mówimy tutaj o paznokciach, które przede wszystkim mają być tylko wypielęgnowane, prawda? I na tym się skupiamy najbardziej, to takie najbezpieczniejsze, na przykład dla osób, które pracują w branżach, w których w ogóle nie można mieć paznokci, no to na pewno najbezpieczniejsze byłoby robienie owalu, tak? Bo wtedy usuwamy największą ilość tego białego odrostu na wolnym brzegu. Ja akurat nie lubię u siebie na krótkich paznokciach owalu, moje paznokcie każdy ma inny kształt, ja też mam, słuchajcie, zniszczoną moją płytkę paznokcia i do tego się zawsze przyznaję, ale jest to spowodowane wieloletnim nakładaniem i ściąganiem paznokci niejednokrotnie po kilka razy dziennie, tak? Czyli ja sama mechanicznie pouszkadzałam swoją płytkę paznokcia i ona jest rzeczywiście troszeczkę sfatygowana. Swoje przeżyła i to jest fakt, ale no coś kosztem czegoś, kochani. Ja bardzo dużo uczyłam się na sobie, więc jestem tego świadoma, że ta płytka nie jest idealna. Ona nigdy nie była idealna, bo ja po prostu urodziłam się z brzydkimi paznokciami. To fakt. Nie mam paznokci ładnych. Na niektórych filmikach u youtuberów czy jakichś blogerów na Instagramie ja widzę, jak dziewczyny mają piękne paznokcie. No oczywiście, że można zazdrościć, bo chciałabym takie ładne mieć paznokcie, żeby Wam pokazywać na mojej płytce najpiękniejsze rzeczy z łatwością i żeby to mi ułatwiało pracę jako edukator, natomiast no niestety nie urodziłam się z takimi i nie mam na to niestety wpływu. Jedyne co, to mogę oczywiście wykorzystać swoje umiejętności do tego, żeby poprawić wygląd mojej płytki. I
tutaj już przechodzimy do następnego zadania. Zobaczcie, ja zmatowiłam i skróciłam te paznokietki. Wykonuję wycięcie oskórka nożyczkami. To wszystko, jeśli chcecie mieć dokładnie opisane i jeśli chcecie nauczyć się dobrze wykonać taki manikir kombinowany przy użyciu różnego rodzaju narzędzi, no to mogę Wam zaproponować, żebyście wrócili do poprzednich filmików, jakie wrzucałam tu na YouTube. Tam pojawił się taki filmik, gdzie po prostu pokazuję tradycyjny kombinowany manikir, czyli jak wypielęgnować skórki. Tam pracuję na modelce, więc możecie się nauczyć, jak prawidłowo to wykonać. Tutaj jeszcze dodatkowo pokazuję to na trudnych skórkach. I ja pracuję zawsze praktycznie nożyczkami. Tak rzadko kiedy zdarza mi się z dłońmi pracować cążkami, aczkolwiek nie mówię, że jest to jakaś metoda zła. Cążki, tak jak nożyczki, bardzo dobrze będą radziły sobie z oskórkiem i wycinaniem oskórka. Oczywiście, jeżeli zastosujecie odpowiednią technikę, ponieważ tak naprawdę wycinać cążkami też trzeba umieć. Ja niejednokrotnie spotykam się z tym, że widzę, że jednak nie radzą sobie osoby z cążkami ze względu na to, że wyrywają skórki, a nie je wycinają, czyli tak naprawdę cążkami też powinniście pracować tak jak nożyczkami, czyli wycinać, a do tego należy odpowiednio trzymać cążki. Może któregoś dnia nagram dla Was taki filmik, w którym pokażę, jak wycinać cążkami oskórek. To też myślę, że będzie ciekawe. Natomiast tutaj pokazuję, jak to robię nożyczkami, bo to jest moje ulubione narzędzie. Ja osobiście uważam, że to jest narzędzie, które będzie najbardziej precyzyjne i nożyczkami najlepiej poradzicie sobie ze skórkami. Ja uważam, że szybciej się wykonuje nożyczkami manikir niż cążkami, ale tak naprawdę każdy musi dobrać swoje narzędzie ulubione do pracy i takim narzędziem pracować, tak? Myślę, że każdy po prostu musi dobierać te narzędzia dla swojej własnej wygody i po to, żeby jemu się przyjemnie pracowało. Ja pokochałam nożyczki i bardzo dużo kursantów, którzy przychodzą do mnie na szkolenia i uczą się pod moim okiem, również przestawiają się bardzo często z cążek na nożyczki, tak? Bo tak bardzo je lubią. Dla mnie jest zdecydowanie wygodniejsza ta forma pracy. No dobra, tu już się robi nam prawie gotowy ten manikir. Teraz jeszcze wskazujący palec, który naprawdę ma najgorszą tą skórkę. Zobaczcie, jaka ta skóra jest twarda i narośnięta. Jest naprawdę co wycinać. Podobno styliści paznokci bardzo lubią to uczucie, kiedy wycinają skórki. Jest to najprzyjemniejsze uczucie, że ten efekt widać, prawda, tej pracy, że są skórki narośnięte, paznokieć wygląda brzydki i nagle robi się on taki zupełnie inny, odkryty, dłuższy, prawda? Znikają te grube, niemiłe skórki. No, myślę, że ja chyba też ten efekt lubię, kiedy już widzę, że jest wycięty ten oskórek. Przechodzę teraz do piłowania trapezem. To jest taki fres, który ja nazywam wisienką na torcie. Pewnie już o tym mówiłam w niektórych filmikach. I w tym momencie będę pracowała z skośną stroną tego frezika. I ta skośna strona, kochani, będzie oczyszczała mi wały okołopaznokciowe, dookoła paznokcia, z resztek takich suchych skórek. Możecie tym trapezikiem pracować zarówno w środku wału, czyli oczyszczać od spodu wał okołopaznokciowy, ale również możecie tą płaską częścią oczyszczać sobie wały dookoła, również boczne strony wałów, w taki sposób, żeby ta stwardniała skóra, która powstaje poprzez wrzynanie się bocznych krawędzi paznokcia w opuszek, została usunięta, została rozmiękczona. To jest taka mikrodermabrazja dla opuszka. Zobaczcie, tutaj akurat skośną stroną to robię, ale również
na płasko. Możecie w ten sposób usuwać sobie te zrogowacenia i te twardości na opuszkach. Dzięki temu naprawdę bardzo dobrze Wam się tutaj te wały okołopaznokciowe wygładzą. One zrobią się takie delikatne i mięciutkie. I nie będziecie mieli takich suchych skórek dookoła, bo one po prostu, te wszystkie suche skórki zostaną usunięte. Tu już widać, że zupełnie inaczej to wygląda. Ja je przetarłam na wilgotno i starłam pył. To teraz widać lepiej ten efekt, prawda? Że one są oczyszczone i że są już bardzo mięciutkie. Można zwrócić uwagę szczególnie na te opuszki z boku, że one już nie są takie suche i twarde. Wał okołopaznokciowy również jest bardzo czysty. Tam aż pojawia się taki cień, który opada z wału okołopaznokciowego na paznokcia, ponieważ zostało już wszystko oczyszczone z tego zrogowaciałego naskórka i teraz mamy paznokieć, który jest gotowy na nałożenie produktu światłoutwardzalnego. Więc ja już tutaj pokazuję, jak wygląda też kształt paznokci i te bazy, które będziemy używać dzisiaj, są to bazy z linii Natural Look, stąd też napis NL. Jedna z tych baz ma odcień beżowy. Możecie zobaczyć, że na pędzelku wygląda całkowicie beżowo, ale kiedy położę na paznokcia naturalnego, ponieważ ta baza kryje od 40 do 50%, to da nam taki efekt różowy, czyli taki naturalny paznokieć. Natomiast odcień różowy, czyli NL Pink, ma już pigmenty różowe i rzeczywiście można zauważyć, że już kamufluje bardziej na różowo, ale również nie pokrywa nam całkowicie paznokcia, ale jest mleczna i troszeczkę odsłania nam tą płytkę paznokcia, dzięki czemu właśnie ten efekt będzie naprawdę wizualnie naturalny. Odtuściłam cleanerem paznokcie. Teraz będę aplikować preparaty wspomagające i do tych preparatów zaliczam fungian i primer. To są moje podstawowe preparaty, które stosuję zawsze bezpośrednio na naturalną płytkę. Fungian, którym tak naprawdę nasączam cały paznokieć, ponieważ to jest preparat, który chroni przed rodzeniem się bakterii, wirusów, grzybów, oczyszcza mi również i dezynfekuje płytkę paznokci, ale główne jego zadanie to jest wsiąknięcie substancji, które będą chronić paznokcia podczas noszenia, stylizacji, ponieważ zawarte w składniki w tym preparacie fungian będą wnikały w głąb płytki i zachowują się w płytce w środku, dzięki czemu ta stylizacja będzie chroniona przez cały okres użytkowania, aż do następnej wizyty. Kolejnym preparatem jest primer bezkwasowy. Używam primery bezkwasowe, o czym mówiłam już zawsze w każdym praktycznie moim nagraniu, kiedy pokazuję ten primer. Ja jestem przeciwnikiem kwasowych primerów, ponieważ one niestety będą wpływały negatywnie na kondycję paznokcia, ponieważ kwas będzie wytrawiał zbyt mocno płytkę paznokcia, ale również wsiąkał w głąb, przez co uszkadza bardzo często macierz i łożysko i tak wielokrotnie używany może niestety wpływać negatywnie na kondycję. Dlatego ja ograniczam się do używania tylko bezkwasowych primerów. To jest baza, którą wybrałam, odcień beż. I tą bazą beżową będę dzisiaj wzmacniać moje naturalne paznokcie, czyli zaaplikuję tą bazę na zmatowione paznokcie moim pędzeleczkiem numer 1 do aplikowania bazy. To jest pędzel Tong. Tong, języczek, dwójeczka, rozmiar. Zobaczcie, to jest pędzel naturalny, pięknie rozprowadza produkt, ponieważ jego włosie bardzo miękko pracuje i
na czubeczku, tak naprawdę dociskając ten pędzelek do płytki, on będzie w taki delikatny sposób rozkładał swoje włoski, dzięki czemu robi się bardzo cieniutki na końcówce i zobaczcie, w cienkiej warstwie mogę dojechać bliziutko skórek, podwały okołopaznokciowe idealnie, ale jego struktura, czyli grubość tego pędzelka i to, że to włosie jest krótkie, sprawia, że ten pędzel jest na tyle twardy, że ja mogę nabrać więcej produktu jak na łopatkę i rozprowadzać tak samo jak żel, budując czy nadbudowując delikatnie strukturę paznokcia, czyli jego budowę, tak żeby zbudować taki delikatny, naturalny apex, czyli naturalną wypukłość paznokcia. Dzięki temu te paznokcie będą trwalsze, bo będą wzmocnione i dłużej po prostu ten paznokieć utrzyma się, tak? Ta masa utrzyma się na płytce naturalnej. Tu dokładnie widać, jak teraz dociągam sobie produkt na końcóweczce, tak żeby na wolnym brzegu było to wzmocnienie. Nie możecie zostawić zbyt mało produktu na wolnym brzegu, dlatego że to będzie powodowało, że zbyt cienka warstwa może Wam po prostu odpryskiwać przy wolnym brzegu. Dlatego zawsze troszeczkę tej grubości zostawiamy. Jeśli mamy paznokcie, które rosną do dołu, to możecie jeszcze dodatkowo od dołu później też odpiłować, tak? I wtedy te paznokcie nie będą grube na końcówce, a będą bardzo cienkie. I kolejny paznokietek wzmacniany. Tutaj też pokazuję, jak naprawdę w cieniutkiej warstwie dopycham sobie ten produkt pod wały okołopaznokciowe. Cieniuteńko podchodzi mi pod wał okołopaznokciowy i rzeczywiście idealnie rozprowadza się pod płytką paznokcia. I tutaj bardzo ładnie w cieniutkiej warstwie to ja dojadę sobie naprawdę z każdej strony na paznokietku. A następnie wezmę grubszą kuleczkę, większą kuleczkę produktu i wtedy zrobię wzmocnienie, bo ten pędzelek ładnie również będzie układał mi ten produkt na paznokietku. Jak widzicie, że powstają Wam takie bąbelki powietrza czasami, to starajcie się je wyprowadzić z produktu, zanim jeszcze utwardzicie paznokietka pod lampą, żeby nie było takich bąbelków widocznych już po utwardzeniu. I rozprowadzam wzdłuż paznokcia. Zwróćcie uwagę też na to, że kiedy ja już rozprowadzam drugą warstwę, to naprawdę nie dociskam pędzelka do płytki. To jest dosyć istotne. Ja pracuję w tym momencie układając ten produkt, ale czubeczkiem dosłownie pędzelka. Ja muskam ten produkt i przesuwam go po powierzchni, ale naprawdę dosłownie po powierzchni tego produktu, tak? Czyli nie ma już pędzel kontaktu z naturalną płytką, tylko i wyłącznie z produktem, tak? I w powietrzu dosłownie muskając układam ten produkt na paznokciu. Tak wyglądają już wszystkie paznokietki, które zostały pokryte produktem. Tak? One są lekko wzmocnione po to, żeby się jak najdłużej ta masa trzymała, ale też żeby paznokcie się nie wyginały zbyt mocno. Cleanerem odtłuszczam tą warstwę dyspersyjną, czyli klejącą warstwę z paznokcia i po odtłuszczeniu tego paznokcia już widzicie, jak wygląda baza. Na koniec możemy wyrównać sobie bazę
pilniczkiem. Szczególnie mówię tu o wolnym brzegu, gdzie troszeczkę mogła nam się podczas polimeryzacji ta baza zaoblić, zaokrąglić na końcówce. I to jest normalne zjawisko, ponieważ produkt podczas polimeryzacji może się kurczyć. Zobaczcie, tutaj jeszcze raz pokazałam odcień. To jest odcień beżowy, ten, który na tych paznokciach był zaaplikowany. Teraz będę właśnie wypiłowywać kształt. Czyli delikatnie ja jeszcze poprawiam, pomimo to, że możecie zwrócić uwagę, te paznokcie naprawdę były dobrze zaaplikowane i ten kształt już sam w sobie był całkiem niezły, ale ja tu właśnie, tak jak mówiłam, przy wolnym brzegu widzę to zaoblenie, więc ja będę chciała pozbyć się tego zaoblenia, więc przytulam pilniczek do wolnego brzegu w taki sposób, żeby zneutralizować to zaokrąglenie, wyrównać i żeby na samej końcówce naprawdę te paznokcie kończyły się tak na prosto. Wtedy będą one dużo naturalniej wyglądały, nie będzie widać, że na paznokciu jest jakiś produkt, bo tutaj stworzymy takie złudzenie optyczne, że tam nie ma żadnego produktu. Dzięki temu, że wyrównamy grzbiet na prosto, to one będą zdecydowanie lepiej wyglądały. I nie będzie widać, że tam jest jakiś produkt. Po prostu one będą wyglądały jak naturalna płytka. Piłujemy. Również wyrównuję sobie wolny brzeg, tak? Jeśli mielibyście zbyt grubo materiału, to możecie frezować od spodu paznokcia. Po wypiłowaniu ja jeszcze bloczkuję i używam do tego bloczek polerski, który całkiem niedawno wprowadzaliśmy do sprzedaży. Ten bloczek polerski ma dwie strony i jest naprawdę rewelacyjny, dlatego że dokładnie ten bloczek, którym tu pracuję na nagraniu, on wyrównuje, wygładza te rysy, które powstały po pilniku do tego stopnia, jeżeli użyjemy już pierwszą, tą bardziej ziarnistą gradację, wyrównuje do gładkości, naprawdę praktycznie idealnej, a jak weźmiemy drugą, drobniejszą, jeszcze drobniejszą stronę gradacji. Tu jeszcze pokażę Wam, to jest gradacja 220x320, czyli 220 to jest z tym grubszym ziarnem, tak? Ona mi w ten sposób wygładzi paznokcia, a 320, jeżeli ja już ją na koniec wygładzę, to zobaczycie, że ten paznokieć, on zrobi się po prostu tak gładki, jak naturalna płytka. Jeśli dotykamy palcem, to my czujemy, że to wygląda naprawdę tak, jak naturalny paznokieć. I kiedy ja używam tego bloczka w salonie, to później tak naprawdę nie muszę używać już żadnego nabłyszczacza, jeśli chcę uzyskać efekt takich całkowicie naturalnych paznokci, które mają wyglądać tak, jakby nic na nich nie było, prawda? One są po prostu wzmocnione, ale kolorem samym wyglądem zewnętrznym mają przypominać naturalny paznokieć, to absolutnie można by było zostawić te paznokcie tylko i wyłącznie wyrównane właśnie tym bloczkiem polerskim i nie nakładamy wtedy już nic oprócz olejku i po nałożeniu oliwki one będą naprawdę już wyglądały, można powiedzieć, no idealnie, tak dokładnie, ostatecznie i naprawdę naturalnie, jak naturalna płytka wygląda. Ja myślę, kochani, że przynajmniej połowa z Was ma takich klientów, którzy chcieliby wypielęgnować swoje paznokcie, pięknie wyciąć skóreczki, obrobić wały okopaznokciowe, mieć delikatne paznokcie, ale paznokcie subtelne, których nie widać, tak, że są zrobione. Czyli takie paznokcie, które mają wzmocnienie sztuczną masą, ale po prostu tego nie widać, prawda? I ja sugeruję, aby spróbować wykonać niektórym klientom to na próbę i myślę, że będą oni bardzo zadowoleni.
i na pewno taką stylizację będą powielać. Polecam Wam wykorzystać oprócz bazy beżowej również bazę Natural Look Pink, której nie było na nagraniu, ale ma równie piękny, naturalny odcień. I na dzisiaj, kochani, kończę to nagranie i ten filmik. Ja dziękuję za uwagę i zapraszam Was na kolejne filmiki na moim kanale. Całuję Was i pozdrawiam gorąco i serdecznie. Proszę Was o subskrypcję, o dawanie lajków, bo to będzie oczywiście motywowało mnie do tego, żeby nagrywać dla Was jak najwięcej takich merytorycznych filmików, na których możecie dużo rzeczy podpatrzeć, zobaczyć, zainspirować się i może spróbować u siebie w salonie. Do widzenia, do zobaczenia następnym razem.